Dzisiaj wszyscy w Skrze są bohaterami, więc nikogo nie będziemy wyróżniać indywidualnie, ale Radek Gołębiowski, jeden z najmłodszych zawodników. Kolejny bardzo dobry mecz w twoim wykonaniu. Naprawdę fajnie wyprowadzałeś tę piłkę, nie odpuszczałeś w żadnej sytuacji. No powoli to może być twój czas, twoja runda. Jak do tego podchodzisz? Na pewno podchodzę na chłodno, mamy jakiś cel do zdobycia, walczymy o utrzymanie. To, że dostajesz szansę, to wszystko zależy ode mnie. Jak ją wykorzystam, to będę w innym miejscu. Cieszę się, że wygrywamy drugi mecz rzędu i to z niebyle kim, bo graliśmy pierwszy mecz z liderem, drugi z wiceliderem. Mamy 6 punktów po 2 meczach. Jedziemy dalej, no co tu dużo mówić. Widzę, no to chyba nikomu nie trzeba mówić, wielka firma GKS Katowice, drużyna, która też kiedyś była wicemistrzem Polski, zdobywała Puchary Polski, grała w pucharach. Na przestrzeni kilku dni Skra ograba obie te drużyny. To są najlepsze teraz czasy dla naszego klubu? Na pewno możemy się cieszyć z tego, bo mieliśmy mecz w środę, mamy mecz za 2 dni, znowu go wygrywamy, czujemy się dobrze, teraz mamy jeden dzień wolnego, wracamy do pracy, jedziemy na Stalową Wolę, bardzo ważny mecz i będziemy, wiadomo, chcieli wygrać, bo nic innego nam nie pozostało. Trener Ściebura właśnie mówił w jednym z wywiadów jakiś czas temu, że wam bardzo służy to, kiedy gracie w takim cyklu co 3 dni kilka meczów, wtedy zdobywacie dużo punktów, no chyba się to potwierdza. Myślę, że tak, służy nam to, no cieszymy się, bo wygrywamy 2 mecze, gramy co 2 dni, mecze, punkty są, jesteśmy już poza strefą spadkową, teraz trzeba już tylko robić swoje i dołożyć te kilka punktów. Powiedz, że zamknąłeś rywalizację na lewej, a nie... No to możesz powiedzieć. Nie, chcę tego mówić, nie zamykam, każdy walczy o skład, nie ma kogoś, kto jest faworyzowany, wszyscy walczymy na treningach i... I ci, co wychodzą, dają siebie 100%, a ci, co siedzą na ławce, są przygotowani, żeby wejść i dać 110%. Radek, gratulacje raz jeszcze i oby zawsze po meczach rozmawiać w takich nastrojach. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.